też chciałabym poznać resztę tej przepowiedni, ale nie wiem, czy możemy brać tą księgę bez pytania. Jak wrócą, spytajmy się, Lir. Dobrze, a właśnie, długo ich nie ma, prawda? Szybko zamykajcie drzwi! Lir, co się stało? Strażnicy prawie nas zobaczyli. To okropne! Udało wam się uciec? Na pewno was nie widzieli? Wydaje mi się, że nic nie zdążyli zobaczyć, no ale ostrożności nigdy za wiele. Tak, zgadzam się. Wydaje mi się, że wszystko zabezpieczone. Na szczęście. Lil, mogę się ciebie o coś spytać? Ależ oczywiście. Czy ja i Elus i Dao moglibyśmy pożyczyć twoją księgę? Bo chcielibyśmy przeczytać do końca przepowiednie. Oczywiście, że tak. Siedziałeś tu przez cały dzień? A co ci do tego? Nic, w sumie to nic. Nie mów, że będziesz czytał te bzdury. To nie są bzdury. Wszystko, co tutaj jest napisane, się spełnia, jeśli nie zauważyłeś do tej pory. Tak, to dlaczego jest was tylko czterech, a nie pięciu, jak w książce? Nie wiem tego, dlatego chcę przeczytać dalej, żeby wiedzieć. Wiesz, co się dzisiaj stało? Słucham. Może zejdziesz tu do mnie na dół, bo tak się nie da rozmawiać. Azul musiał potrenować swoje moce, ale nie mieliśmy warunków do tego w domu. Dlatego postanowiliśmy wyjść. Ale podobno nie można wychodzić. No właśnie, nie można. No i wiesz, co się stało? Próbuję tu czytać. Ludzie, możecie trochę ciszej? No i wiesz, co się stało? Wispuerco pilnował, czy nikt nie idzie, a Lir i Azul ćwiczyli. I nagle zobaczył Wispuerco, że jedą strażnicy. Zaczęli uciekać i biec i w ogóle przybiegli do domu w ostatniej chwili. Chyba ich nie widzieli, ale musieliśmy zamknąć drzwi. Była coś na akcji, więc teraz nikt nie może wychodzić znowu. Nie no, to rzeczywiście fascynujące. Myślałam, że choć trochę obchodzicie to, co wszyscy tutaj robimy. Jednak zagrożenie jest takie samo dla nas, jak i dla ciebie. Nie możesz mi chyba powiedzieć, że to, co się tutaj dzieje, w ogóle ciebie nie rusza. Nie wierzę ci, bo chyba każdy byłby chociaż trochę tym przejęty. Ja rozumiem, że możesz w to nie wierzyć, ale coś na pewno musisz o tym sobie myśleć. Na pewno nie jest tak, że bierzesz to jako coś normalnego. Nie uważam tego za nic normalnego. Właśnie nie uważam. I nie ciekawi cię, dlaczego tak jest i skąd się tutaj wzięliśmy, co się w ogóle dzieje? Ja tylko bym chciał wrócić do mojego świata. Nic mnie więcej nie obchodzi. Ale nie wrócisz do swojego normalnego świata, jeśli nam nie pomożesz. Jeśli połączymy siły, to może nam się uda stąd wydostać. Myślisz, że co, my chcemy zostać tutaj na zawsze? No skąd mam wiedzieć? Może chcecie? Może wam się tutaj podoba? Bo mi nie. Właśnie stąd masz wiedzieć, jeżeli będziesz z nami spędzał chociaż trochę czasu i z nami będziesz rozmawiał. Podoba nam się trochę to posiadanie tych mocy i tego wszystkiego, ale super. Każdy z nas chce wrócić do swojego domu. Super, ale mnie to nie obchodzi, dlatego nie spędzam z wami czasu i wszystko się układa w takie kółeczko. Ale gdybyś z nami chociaż trochę przebywał, to byś wiedział, że też chcemy się stąd wydostać. I że wszyscy próbujemy coś zrobić. A podobno tak ci zależy. To chyba jednak nie, skoro się w ogóle nie starasz. Jeśli chcesz się stąd wydostać, to musisz coś zrobić. My wszyscy się zajmujemy czymkolwiek, żeby tylko jakoś pomóc, coś zrobić. A ty siedzisz tutaj zamknięty i myślisz, że powrót do domu spadnie ci na głowę. I to wy niby próbujecie wracać do domu? Wy robicie cały czas tylko jakieś bzdury i gadacie o swoich supermocach. Tylko, że wiesz, te bzdury mogą nas zabrać do domu. Jeżeli uda nam się pokonać zło, które opanowało Fia Pais, to wrócimy do domu. Jeśli zależy ci na powrocie, to musisz coś zacząć robić.
Może ty też jesteś z tej piątki wspaniałych, tylko nie chcesz w to uwierzyć. Podobno jest tak, że jeżeli ktoś w to nie wierzy, to nie dostanie swoich mocy. Dlaczego tak bardzo się opierasz? Dlaczego nie chcesz nawet spróbować? Ja nie będę w to wierzył. Co jestem, jakieś małe dziecko? Czyli, że nie masz żadnego racjonalnego powodu? Dlaczego nawet nie chcesz spróbować? Nie mogę tego zrozumieć. Jeżeli to może pomóc, to co ci szkodzi? Nic nie możesz przecież stracić. Dobrze, proszę, proszę bardzo, spróbuję. Przyszedłem tutaj. Tam, gdzie byłem, nie da się w ogóle czytać. Oni cały czas przeszkadzają. Ale musisz przyznać, Wisłuelko, genialna akcja była dzisiaj. Po prostu pięknie uciekaliśmy, nie uważasz? Czy nie się spisałeś? No pewnie, że było super. Nigdy by nas nie dogonili, nawet gdyby nas zobaczyli, ale na szczęście byliśmy szybsi. Udało nam się i następnym razem też nam się uda, jak jutro pójdziemy z tobą poćwiczyć. Nie wiem, czy powinniśmy jutro iść ćwiczyć. A jeśli patrol coś zobaczył? Jak widać, tutaj również nie da się czytać. Wiecie, czego dokonałam? Zmusiłam go, żeby przyszedł wypróbować swoje moce, jeśli jakieś posiada. Jak ty to zrobiłaś? Jak ty go namówiłaś, dziewczyno? Chyba to jest jakaś kolejna twoja supermoc. I właśnie dlatego nie chcę z wami przebywać. Oj, weź przestań! Nie zachowuj się naprawdę jak małe dziecko. To może ja pójdę zrobić coś do jedzenia? O, hej. Hej, ty też przyszedłeś mi przeszkadzać? Może się tak nie denerwuj, po prostu ci powiedziałem hej. Herbatkę? Nie, nie. Czy musisz akurat w tej chwili uskuteczniać to, co w tej chwili robisz? Nie robię nic złego. Tu się nie da czytać. Dobrze, więc spróbuj wypowiedzieć swoje zaklęcie. To drugie od góry? Tak, ale z takim nastawieniem na pewno ci nie wyjdzie. Spróbuj w to uwierzyć. Musisz wiedzieć, że to nasza jedyna szansa na powrót do domu. Bez ciebie się nie uda. Varmo nexetisi. I nic się nie stało. Dlaczego się nie zdziwiłem? Zróbmy może inaczej. Wypróbuj to na jednej konkretnej rzeczy. Poczekaj, chyba mam coś odpowiedniego. Spróbuj na tym kartonie. Varmo nexetisi. Zobacz, pali się, nie wierzę.